Grażyna jest od ponad 30 lat nauczycielką języka polskiego w jednej ze szkół pod Tarnowem. Okazuje się, że sympatyczna pani, uwielbiana przez swoich uczniów, ma nie jedną, a trzy tajemnice, które starannie ukrywa przed światem. Jakie wydarzenie doprowadzi do tego, że prawdziwa twarz nauczycielki wyjdzie na jaw? Zostań i posłuchaj. Znajdujemy się w Bruśniku, małej, spokojnej miejscowości niedaleko Tarnowa, w województwie małopolskim. Znajduje się tam piękny, zabytkowy kościół, nieopodal którego stoi duża szkoła podstawowa. To właśnie w jej budynku, na ostatnim piętrze, znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone dla pracowników oświaty. W jednym z takich mieszkań, na dwóch pokojach, mieszka 80-letnia Zofia razem ze swoją dorosłą już córką Grażyną. Seniorka była nauczycielką matematyki. Od dłuższego czasu jest na emeryturze. Grażyna jest nadal aktywna zawodowo. Od ponad 30 lat naucza języka polskiego. Obie kobiety są powszechnie znane w swojej miejscowości. Na Zofię wszyscy mówili Basia. Każdy wiedział, że była wspaniałym pedagogiem. Miała wyjątkowo dobre podejście do swoich podopiecznych. Z łatwością potrafiła wytłumaczyć trudny materiał nawet najbardziej opornym uczniom. Choć zawodowo bardzo się spełniała, to jej życie prywatne nie było łatwe. Była cicha i raczej stroniła od ludzi. Bardzo kochała swojego męża, który niestety nie odwzajemniał tak silnego uczucia żony. Wręcz przeciwnie, znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Pewnego razu podczas jednej z awantur podpalił Zofię. Kobieta miała poparzoną szyję i klatkę piersiową, ale nie zgłosiła tego na policję. Mężczyzna nie poniósł kary za lata poniewierania swoją żoną. Zmarł jakiś czas później, a wdowa została sama z córką na dwupokojowym mieszkaniu znajdującym się w szkole, w której uczyła. Mieszkanie w szkole miało też swoje plusy, bo gdy tylko coś się zepsuło lub przestało działać, to kobiety wołały znajomego woźnego, który doprowadzał wszystko do porządku. Życie nie oszczędziło również Grażyny. Kobieta podzieliła los matki i gdy urodziła swoją córkę, Joannę, ojciec dziewczynki przepadł bez śladu. Polonistka sama wychowywała się bez taty, więc z własnego doświadczenia wiedziała, jak to jest. Dlatego chciała swojej córce zapewnić jak najlepsze warunki do dorastania. Dziewczynka była obsypywana prezentami, wręcz hołubiona przez matkę. Miała wszystko, czego zapragnęła. Wymarzone zabawki, kolorowe sukienki. Grażyna zaplatała dziewczynce warkoczyki i upinała wstążki we włosy. Mała była chorowitym dzieckiem, dlatego tym bardziej kobieta troszczyła się o nią. Długie godziny spędzały u lekarzy i na specjalistycznych badaniach w szpitalu. Przy każdej okazji Grażyna powtarzała córce, że jest jej skarbem. Joanna często przychodziła na lekcje swojej mamy, siadała wtedy w ostatniej ławce i przyglądała się, jak Grażyna prowadzi zajęcia, jak wyglądają kartkówki i dyktanda. Jednak kobieta miała też drugie oblicze, bardziej surowe. Gdy tylko Asia zrobiła coś, co nie było po myśli matki, to mogła spodziewać się kary. Każde przewinienie skutkowało wyciągnięciem surowych konsekwencji. Szarpana za włosy dziewczynka mogła sama sobie wybrać karę z zestawu, który nie był specjalnie urozmaicony. Zazwyczaj było to składanie ubrań w szafie, mycie toalety, pracy w ogródku czy zakaz oglądania telewizji. Dziewczynka przeżywała każdą jedną wymierzaną karę, bo jej koleżanki nie były w taki sposób traktowane przez swoich rodziców. Gdy Joanna zachowywała się tak, jak chce tego jej matka, to wtedy było wszystko w porządku. Grażyna nawet chwaliła się znajomym z pracy, że ma tak posłuszną i grzeczną córkę, która bez zająknięcia wykonuje wszystkie jej polecenia.
Kobieta nie wiedziała, że Asia robi to tylko po to, by uniknąć kary. Dzięki temu, że Grażyna uczyła w szkole, to Joanna bardzo szybko nawiązywała nowe znajomości z rówieśnikami. Była bardzo rozwinięta społecznie, co rzadko jest spotykane u jedynaków. Dziewczynka najlepszy kontakt miała z babcią, która zajmowała jeden pokój w ich mieszkaniu socjalnym. Relacja Asi z Zofią była o wiele lepsza niż z własną matką. Trudne relacje Joanny z Grażyną nie pomogły, gdy nastolatka wkroczyła w okres dorastania i młodzieńczego buntu. Nieraz Asia uciekała z domu i wagarowała. Zaczęła sięgać również po alkohol i narkotyki. Żaliła się koleżankom na swoją matkę. Nie była w stanie z nią dłużej wytrzymać. Według Asi Grażyna była desperatką, która wszystkim narzuca swoje zdanie. Gdy dziewczyna zakończyła edukację w szkole średniej, od razu wyprowadziła się z domu i z dnia na dzień zerwała wszelkie kontakty z matką. Twierdziła, że nie chce jej znać, bo skrzywiła jej psychikę na całe życie. Grażyna ze spokojem przyjęła decyzję córki. Wiedziała, że Asia utrzymuje stały kontakt z Zofią, więc to jej podpytywała co pewien czas, czy u Joanny wszystko w porządku. Na szczęście Asia radziła sobie znakomicie. Poszła na studia, poznała mężczyznę, z którym planowała przyszłość. W 2021 roku Grażyna ma 57 lat, Zofia 81, a Joanna 28. Grażyna jest szczupłą, niską, o starannie ułożonej fryzurze kobietą. Na jej twarzy widać już zmarszczki. Buzia wydaje się być naznaczona jakimś piętnem. Oczy lekko wyłupiaste, nos prosty. Kobieta ukrywa przed światem pewną tajemnicę, o której wie tylko wąskie grono osób. Grażyna od wielu lat ma problem alkoholowy. Najwięcej piła w czasie wakacji, gdy nie musiała prowadzić zajęć. O uzależnieniu polonistki wiedziała Zofia, która często na prośbę córki kupowała jej piwo lub wódkę. Grażyna prosiła matkę, by ta czasem nawet w środku nocy szła do sklepu po alkohol, bo wiedziała, że jej jako znanej i szanowanej polonistce nie wypada tego robić. Oprócz wyskokowych trunków, Grażyna sięgała również po leki. O tym, że kobieta nie stroni od alkoholu, wiedziała dyrekcja szkoły, w której pracowała. Za namową szefów zdecydowała się nawet pójść na roczny urlop, który przysługuje nauczycielom w celu poratowania zdrowia. Całe 12 miesięcy spędziła na odwyku. Po skończonym leczeniu lekarz medycyny pracy wydał zgodę na pełnienie obowiązków zawodowych przez kobietę. Jednak przymusowe leczenie nie pomogło i Grażynie nie udało się zerwać z nałogiem. Grażyna piła w wolnym czasie na tyle dużo, że nie była w stanie normalnie funkcjonować. Była na tyle nietrzeźwa, że to Zofia musiała zajmować się domem. Seniorka gotowała, sprzątała i zajmowała się sprawami codziennymi, które córka zaniedbywała. Uczniowie mieli podejrzenia, że ich polonistka może przychodzić na zajęcia pod wpływem alkoholu, ale gdy mówili o tym swoim rodzicom, że pani Grażyna wchodzi do sali lekcyjnej chwiejnym krokiem, to ci twierdzili, że to niemożliwe, że nigdy nie czuli od kobiety woni alkoholu. Z uwagi na dobrą reputację nauczycielki nie chcieli nagłaśniać sprawy. Zresztą Grażyna miała dobre relacje z dyrekcją szkoły, więc rodzice wiedzieli, że raczej nie zostanie zwolniona i nie ma co robić niepotrzebnego zamieszania. Zofia wspierała córkę jak mogła w walce z nałogiem. Dbała o reputację Grażyny, wydzielała leki i alkohol, ale kobieta w żadnym stopniu nie doceniała tych starań. Wręcz przeciwnie. Grażyna po opijanemu często stosowała wobec matki przemoc. Wyzywała ją, szarpała, popychała. Zdarzało się, że przystawiała jej pięść do twarzy i rzucała w jej kierunku wulgarnymi słowami. Czasami Zofia w obronie rzucała do córki również niemiłe odzywki, ale przeważnie były to prośby o to, by Grażyna dała jej spokój. Nieraz musiała ukrywać przed sąsiadami siniaki i obrażenia, które zrobiła jej córka. Zakładała ciemne okulary i nosiła bluzki z długim rękawem. O tym, że polonistka znęca się nad matką, wiedziała tylko Joanna i siostra Zofii. Sama seniorka nikomu nigdy obcemu nie skarżyła się na córkę.
Raz napisała list do siostry, w którym żaliła się na Grażynę i opisywała przykłady karygodnych zachowań córki, ale nie prosiła o interwencję. Wyglądało to tak, jakby chciała po prostu się wyżalić. Joanna wiedziała, że po jej wyprowadzce nasiliła się przemoc Grażyny wobec Zofii. Raz zgłosiła nawet na policję, że jej matka znęca się nad babcią, ale Zofia nie potwierdziła słów wnuczki w obecności policjantów. Gdy funkcjonariusze wypytywali o szczegóły, staruszka stwierdziła, że o niczym nie wie. Mówiła, że bicie i przemoc ma miejsce tylko w patologicznych rodzinach, a jej taka nie jest. Twardo kłamała policjantom w żywe oczy, że jej córka nigdy nie podniosła na nią ręki. Mężczyźni nie mogli zmusić kobiety do zeznań obciążających szanowaną polonistkę, ale sami widzieli na ciele staruszki zaczerwienioną skórę na czole czy siniaki na nadgarstkach. Po wizycie szybko zakończyli działania w sprawie o znęcanie, a sama Zofia odmówiła rozmowy na ten temat. Sprawa nie trafiła do sądu, a rodzinie nie założono tzw. niebieskiej karty dla ofiar przemocy domowej. Joanna proponowała babci, by ta z nią zamieszkała, ale Zofia nie chciała zostawiać córki samej. Wiedziała, że jak tylko się wyprowadzi, to Grażyna zacznie pić jeszcze więcej i całkowicie zatraci się w nałogu, niszcząc przy tym swoje życie. Będąc na miejscu, była w stanie kontrolować to, ile córka pije i to, aby nie szła na rauszu do pracy. Zofia tylko raz napomknęła o alkoholizmie córki jednej z sąsiadek. Powiedziała jej, że już sobie nie radzi z pijaństwem córki i że nie ma w domu spokoju. Ale nie chciała mówić nic więcej. Szybko ucięła temat. Pielęgniarka, która przychodziła do Zofii, również nie miała pojęcia o tym, przez jakie piekło przechodzi staruszka. Wnuczce Zofia zwierzała się już bardziej. Mówiła o tym, jak strasznych słów używa wobec niej Grażyna. Opowiadała również o tym, że polonistka zaczęła zostawiać w całym domu małe karteczki z wyzwiskami. W magazynie Detektyw podane są przykłady niektórych z tych zapisów. Zacytuję teraz fragment. Pierdolę twoje żarcie. Mam alergię na twoją rozdartą mordę. Zwymiotowałam tabletki. Proszę cię, zetrzyj z obrusu. Twoją bronią jest rozdarta morda. Lepiej się umyj, bo strasznie śmierdzi. Jest noc z 9 na 10 lipca 2021 roku. Chwilę po północy Grażyna dzwoni do pielęgniarki opiekującej się jej matką. Mówi jej, że Zofia nie żyje. Zaniepokojona sanitariuszka każe kobiecie wezwać pomoc i zapowiada, że już jedzie do nich, bo może akurat będzie w stanie pomóc. Grażyna wykonuje polecenie i dzwoni na pogotowie. Zgłasza dyspozytorowi potrzebę interwencji. Karetka ma problem z dotarciem na miejsce. Nie mogą trafić pod wskazany adres. I gdy dzwonią do Grażyny, by wytłumaczyła im, jak mają jechać, to ta podała wskazówki i dodała, że nie muszą się spieszyć, bo matka nie daje oznak życia. Ratownikom udaje się znaleźć mieszkanie kobiet. Na miejscu stwierdzają, że 80-latka nie żyje. Jednak na pierwszy rzut oka są w stanie stwierdzić, że zgon staruszki nie był z przyczyn naturalnych. Martwe ciało Zofii leżało w kuchni. Nie była kompletnie ubrana. Na głowie miała krwiaki. Obok zwłok leżał garnek, a poza kałużą krwi proteza zębowa. Na podłodze można było dostrzec również kłębki wyrwanych włosów. Na miejsce przyjeżdża wezwana przez ratowników policja. Z miejsca wypytują Grażynę, co się stało. Kobieta nie była w stanie racjonalnie wyjaśnić, kto tak dotkliwie pobił jej matkę. Zasłaniała twarz rękami, a między palcami ciekły jej łzy. Co chwilę opisywała inne wersje wydarzeń. Najpierw mówiła, że Zofia poszła do sąsiadki, a gdy wróciła od niej, miała się źle poczuć i zacząć wymiotować krwią. Później stwierdziła, że znalazła matkę już w takim stanie i nie wie, co się stało. Następnie powiedziała, że Zofia się przewróciła, a Grażyna próbowała udzielić jej pierwszej pomocy. Wyciągnęła jej w tym celu protezę z ust, by Zofia mogła bez przeszkód oddychać. Skąd więc tak drastyczne obrażenia głowy?
Na początku policjanci myśleli, że kobieta może jest w szoku, bo nie na co dzień widzi się śmierć i to własnej matki. Jednak gdy Grażyna zaczęła co chwilę zmieniać wersję wydarzeń, nabierali coraz więcej podejrzeń. Pytali się polonistki, kto to zrobił, czy ktoś obcy był w ich mieszkaniu, ale kobieta nadal nie potrafiła podać żadnej sensownej odpowiedzi. Na miejsce zostaje wezwany prokurator. W międzyczasie policjanci przeprowadzają badanie trzeźwości Grażyny. Okazuje się, że kobieta miała 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ciało Zofii zostaje zabrane do kostnicy w celu wykonania sekcji zwłok, a sama Grażyna zostaje aresztowana. Po wytrzeźwieniu zostaje przesłuchana. Przed śledczymi Grażyna przyznała się do pobicia i uduszenia matki, choć stwierdziła, że nie chciała jej zabić. Między kobietami miało dojść do awantury, podczas której Grażyna szarpała i biła matkę. Gdy zobaczyła nieprzytomną 80-latkę, próbowała ją cucić, polewając ją wodą, ale gdy to nie pomagało, zdecydowała się zadzwonić pod numer alarmowy. Zaprzeczyła, że chciała pozbawić matkę życia i nie przyznała się do zabójstwa. Decyzją sądu kobieta trafiła do aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Grażyna została poddana także badaniom psychiatrycznym. Biegli ocenili, czy kobieta w chwili popełnienia czynu była poczytalna. Groziło jej nawet dożywocie. W szkole, w której uczyła Grażyna, huczało od plotek, co tak właściwie się stało. Nikt nie chciał wierzyć w to, że ceniona polonistka mogła zabić własną matkę. Gdy Grażyna trafiła do aresztu, spekulacjom nie było końca. Jednak mieszkańcy bardziej współczuli kobiecie, niż ją potępiali. Każdy dopytywał o Asię, która nie pojawiła się na miejscu. Dziewczyna długo była w żałobie po ukochanej babci. Zaszyła się w swoim mieszkaniu i nie odbierała telefonów od nikogo. Zdecydowała się wynająć prawnika, który miał podjąć kroki prawne przeciwko Grażynie, niezależnie od tego, co wykaże prowadzone przez prokuratora śledztwo. Niedługo później przychodzą wyniki sekcji zwłok, które potwierdziły tylko to, jak brutalny charakter miała dokonana zbrodnia. Z opinii biegłego wynika, że ofiara na skutek zadawanych uderzeń miała połamane żebra po obu stronach, pęknięty mostek, siniaki oraz uraz głowy i obrzęk mózgu. Wyglądało to bardziej tak, jakby wpadła pod rozpędzony autobus, a nie zginęła z rąk człowieka, tym bardziej kobiety. Przyczyną zgonu było złamanie kości gnykowej i uduszenie przez zadławienie, czyli ucisk ręki obcej na szyję pokrzywdzonej. Taki mechanizm śmierci wymagał użycia przez sprawcę znacznej siły. Z ekspertyzy medyka wynikało ponadto, że niektóre obrażenia powstały na ciele Zofii już po jej śmierci. Pod paznokciami ofiary znaleziono ślady naskórka córki, i to świadczyło o tym, że Zofia broniła się przed jej agresją. Biegły kategorycznie wykluczył, by obrażenia języka i jamy ustnej mogły powstać podczas próby wyjęcia protezy zębowej przez Grażynę. Stwierdził też, że Zofia zginęła na skutek działania innej osoby, a nie na przykład z powodu przypadkowego zadławienia się sztuczną szczęką. Prokurator nie miał wątpliwości, że to Grażyna zacisnęła na szyi matki ręce tak mocno, że doszło do śmierci ofiary. W trakcie kolejnego przesłuchania zatrzymana przyznała się, że tamtego wieczoru w trakcie awantury zaczęła dusić matkę i wyrwała jej z głowy włosy, ale dalej podtrzymywała, że nie miała w zamiarze zabijać. Twierdzi, że działała jak w amoku i późniejsze uderzenia zadawała dlatego, bo myślała, że przywrócą kobietę do życia. Rozpoczął się proces w sprawie o zabójstwo Zofii. Oskarżycielem posiłkowym była Joanna, córka Grażyny i wnuczka ofiary. Polonistka próbowała przedstawić siebie przed sądem jako ofiarę matki, która miała znęcać się nad nią po pijanemu. Tej tezy nie potwierdzili świadkowie, którzy zeznali, że Zofia była wrogiem alkoholu i nie piła go właśnie przez córkę, która miała go nadużywać. Grażyna próbowała kolejnego tłumaczenia, twierdząc, że znalezione w mieszkaniu włosy na podłodze Zofia wyrwała sobie sama i zbierała po to, by oskarżyć kiedyś ją o znęcanie się. Ta wersja również nie została przyjęta przez sąd, bo staruszka konsekwentnie milczała na temat przemocy domowej.
Sąd ostatecznie uznał, że Grażyna nie miała żadnego motywu, pozbawiając życia swojej matki. Powód zbrodni mógł być banalny, błahy, ale dla osoby uzależnionej od alkoholu problem mógł urastać do niebotycznych rozmiarów, motywując do zachowania, którego na trzeźwo Grażyna by się nie podjęła. Jedyną okolicznością łagodzącą jest fakt, że polonistka nigdy nie była karana. Sąd nie dopatrzył się u oskarżonej ani refleksji nad swoim czynem, ani skruchy. Za to zaznaczył brutalny sposób zamordowania własnej matki. Sędzia zaznaczył, że Zofia miała możliwość przeprowadzki do wnuczki, ale tego nie zrobiła, bo kochała córkę i chciała jej pomóc. Dla dobra Grażyny nie mówiła nikomu o problemie swojej córki. Z ust oskarżonej nie padło słowo przepraszam, na które tak bardzo czekała Joanna. Polonistka została skazana na 25 lat więzienia. Obrona Grażyny złożyła odwołanie do sądu apelacyjnego w Krakowie. Na rozprawie kobieta została doprowadzona z aresztu we wzmocnionym konwoju policyjnym. Ubrana była w sportową bluzę. Raz czy dwa zabrała głos i można było usłyszeć, jak płynną polszczyzną opowiada o dramacie swojego życia, którego nie chce zakończyć w więzieniu. W ostatnim słowie Grażyna prosiła o złagodzenie kary i danie jej szansy na powrót do społeczeństwa. Dodała, że chciałaby naprawić również swoje relacje z córką. Zwracała uwagę, że ćwierć wieku za kratami oznacza dla niej dożywocie i podczas tej rozprawy nie przeprosiła swojej córki. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Dodatkowo sąd zwrócił uwagę na to, że nauczycielka mimo bardzo wysokiej inteligencji może mieć zaburzenia osobowości, które zwykle mają miejsce u osób nadużywających alkoholu i leków. Dlatego kobieta wymaga terapii i tę sąd drugiej instancji nakazał. Wyrok 25 lat więzienia jest prawomocny. Grażyna B. wyjdzie na wolność w 2046 roku. Będzie wtedy dokładnie w wieku swojej zamordowanej matki.